Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. Nazywam się Bartłomiej Kuberski, a dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Suwalska. Cześć Kasiu. Cześć Bartku. Katarzyna Suwalska, czyli Nieruchomości Północ. Nieruchomości Północ, myślę, że to wiele już mówi nam, ale tak powiedz, czym się zajmujesz i w jakim branży prowadzisz biznes? Ja prowadzę swoje biuro nieruchomości już czwarty rok. Działam pod marką Północ Nieruchomości. Ja jestem z Tychów, ze Śląska, natomiast marka powstała w Krakowie. I wielu klientów się pyta, ale skąd Północ, skąd pani jest? No i tutaj muszę tłumaczyć, skąd się wzięła Północ, ponieważ tak pierwsza siedziba Północ Nieruchomości była na północy Krakowa, dlatego stąd mamy Północ Nieruchomości. Ja prowadzę własne biuro, obecnie mam również jednego współpracownika, który on z kolei działa w okolicach Zawiercia, Dąbrowy Górniczej i tak razem się wspieramy i obsługujemy klientów. Właśnie. Sprzedajemy nieruchomości. I właśnie, a jakie nieruchomości? To są, twoim klientami są osoby indywidualne, czy są firmy? Jak to wygląda u ciebie? W 99% obsługujemy klientów indywidualnych. Pracujemy na dzień dzisiejszy przede wszystkim na rzecz klienta sprzedającego, czyli właściciela nieruchomości. Tutaj wykonujemy całą pracę na jego rzecz. Praktycznie jesteśmy w jednej drużynie. Tak? Nam zależy, żeby dobrze sprzedać nieruchomość, szybko sprzedać nieruchomość, żeby właściciel był zadowolony. Okej, a w takim razie, czyli pierwszy twój kontakt jest ze sprzedającym, czyli osobą, która posiada nieruchomość, tak. I szukacie dla niego klienta pod tą nieruchomość, tak? Dokładnie, skupiamy się przede wszystkim na nieruchomości. Jasne. Kasiu, a powiedz, w jaki sposób pozyskujecie klientów? Ja przede wszystkim obsługuję klienta sprzedającego, czyli właściciela nieruchomości. I takie pierwsze początki były takie, że to były zimne telefony, tak? Czyli nie miałam bazy klientów, czyli musiałam dużo dość telefonów wykonywać, aby pozyskać tych klientów. W pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch miesiącach mojej działalności pozyskałam około 15 nieruchomości, z czego sprzedałam 11, więc to dla mnie był bardzo duży sukces. Natomiast bardzo nie lubię telefonować na tak zwane suche i zimne telefony. Więc przy sprzedaży pojawiło się tak, że właściciel do mnie zadzwonił, że jego znajomy ma na sprzedaż nieruchomość, później kolejny i kolejny i kolejny. I sobie pomyślałam, że jak to dobrze się pracuje, jak ten produkt mam z polecenia, tak, z rekomendacji. Więc tak naprawdę od ponad dwóch lat pracuję tylko na poleceniach, tylko na klientach, tak, zadowolonych z mojej obsługi. Jasne. A powiedz mi, jeśli chodzi o, zawsze chciałaś być właśnie pośrednikiem nieruchomości i mieć taki zawód, taką firmę, czy? Nie wiem, czy zawsze, natomiast pomysł się pojawił gdzieś 4 lata temu, kiedy rozmawiałam z mężem, bo mój mąż jest doradcą finansowym, obsługuje klientów kredytowo, kredyty hipoteczne, też gotówkowe i firmowe. I byłam na takim etapie, że ja się ogólnie wywodzę z bankowości i też obsługiwałam kredyty hipoteczne, więc miałam tą wiedzę teoretyczną, tak, całą dokumentację. Natomiast był taki czas, kiedy po urodzeniu dziecka stwierdziłam, że nie chcę już wracać do bankowości, chcę mieć więcej luzu, bo trzeba się też zająć dziećmi. Więc tak wpadliśmy na pomysł, że ja otworzę biuro nieruchomości i będę tą praktykę z obsługi klienta, ze sprzedaży po prostu przeniosę na inny rynek. Z bankowości do biura nieruchomości. No i dobrze to działa, ponieważ mamy z mężem takie branże uzupełniające się, więc ja mogę polecić moich klientów Pawłowi, a on poleca klientów mi. I tak to w miarę fajnie działa, więc powiedzmy, że mamy taki biznes rodzinny. Jasne. Tutaj zakulisowo słyszałem, że pan Paweł do nas przyjdzie, więc ten będzie również jeszcze naszym gościem. Jeszcze o tym nie wie, ale będzie naszym gościem, więc będziecie mieli możliwość jak gdyby poznać również twojego męża. Okej, czyli mówiąc, parafrazując, czyli dzieci zmieniają życie, a w swoim przypadku zmieniły życie nie tylko osobiste, ale również i biznesowe. Tak, tak, i biznesowe. Też chciałam tak jakby swoje umiejętności przenieść na inny rynek.
na bardziej chyba też opłacalny, ale przekonało mnie też to do tego, że jestem sama sobie szefem, że mogę mieć elastyczne godziny pracy i tak wtedy myślałam. Mhm. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest praca 24 godziny na dobę, bo klienci dzwonią o 7 rano, o 22, w weekendy chcą się spotykać, to się tak wydaje. Łatwiej się idzie, pracuję jakiejś pracy biurowej od 8 do 16, zamykam biuro i nie myślę o niczym. Tak. Tutaj jednak cały czas myślimy, czy wakacje, nie wakacje, cały czas jednak no, ten biznes trzeba pilnować. Jasne, ale bo teraz powiem tak, że to się wiązało z otworzeniem firmy, tak? Tak. Czyli jak tutaj, ta decyzja ona była łatwą decyzją, czy raczej jak gdyby były obawy? To znaczy ja miałam małe obawy, natomiast też wiedząc, że mój mąż pracuje, tak? I też ma swoją działalność i widziałam jak mniej więcej on pracuje z klientami, jak sobie może dopasować godziny pracy, nawet do życia rodzinnego, to mnie to przekonało. No i on był takim motorem napędowym, myślę, dla mnie, no bo jest bardzo taką osobą wspierającą i motywującą mnie, więc było mi na pewno łatwiej. Gdybym sama musiała podjąć decyzję, bez wsparcia, nie wiem, czy bym się tego podjęła. Okej, dobra. To w takim razie podróżmy trochę dalej. Już się trochę znamy. Wiemy, że rozwijasz się teraz jako pośrednik nieruchomości. Wcześniej była bankowość. A skąd ta bankowość? Tak chciałaś, czy jeszcze coś wcześniej spowodowało? Ojej, bo będziesz drążył. Wcześniej. Właśnie. Nie chciałam nigdy bankowości. Nie chciałam nigdy bankowości. Ja studiowałam na Akademii Ekonomicznej, no teraz to jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i poszłam specjalnie na ekonomię, żeby nie iść do bankowości, żeby nie iść na finanse i bankowość. Natomiast tak się jakoś tam życie zawodowe potoczyło, że jak skończyłam studia, krótko pracowałam jako tam specjalista do spraw handlu w jednej z firm. Natomiast zadzwoniła kiedyś do mnie moja znajoma i powiedziała: Kasia, słuchaj, bo do tego banku szukają pracowników. Ja mówię: Asia, nie, ja nie chcę iść do banku. Nie, no idź, proszę cię, tylko idź, bo ja cię poleciłam. No i poszłam i zostałam. No, więc bardzo ciekawe doświadczenie, ale naprawdę... Czy ta znajoma dalej jest znajomą? Tak. Czyli to był dobry czas tej bankowości. To był dobry czas, tak. No przyjaźnie do tej pory są. Już no, prawie 11 lat się przyjaźnimy ze sobą, jeżeli chodzi o ten zespół bankowy, więc myślę, że to była dobra decyzja. Jasne. No ale to też jak gdyby... Czyli, ale jednak jak gdyby ten handel gdzieś tam w duszy grał, że jednak w tym kierunku studiowałaś, w tym kierunku chciałaś się później rozwijać, tak? Czyli ten epizod banku dał tylko po prostu doświadczenie. Ale tak zapytam cię właśnie w ten sposób, czy jakie takie w sobie widzisz takie cechy, które właśnie powodują, że jednak do tego handlu cię cały czas gdzieś tam ciągnęło? Ten bank to był długi epizod po prostu, który dał doświadczenie. Jakie w sobie widzisz takie cechy, które otwierają ci tą pracę teraz? Znaczy, które na pewno wypracowałam w sobie, to przede wszystkim otwartość na drugą osobę, słuchanie drugiej osoby. Ogólnie uwielbiam kontakt z klientem, lubię pracę z klientem, ale z klientem świadomym. To życzę sobie tylko takich klientów, żeby to był klient świadomy. Natomiast no, myślę, że empatia, emocje, otwartość na drugiego człowieka, zaangażowanie, taka systematyczność, poukładanie, no to też nauczyła mi praca w banku, tak? Że mieliśmy procedury, regulaminy, że musieliśmy być bardzo dokładni, więc to też przekłada się na tą dzisiejszą pracę. Okej, okay, no to ważne, czyli, ale mówiłaś, że wypracowałaś. A tak podświadomie gdzieś tam nie ma, że być może zawsze to w tobie drzemało? Znaczy zawsze to było, tak. Zawsze to było, ale kiedy wchodzimy w jakiś zawód, doskonalimy się, tak? No tutaj jest też cały czas ważny taki rozwój osobisty. Ja bardzo dużo szkoleń przechodzę i takich typowo branżowych, jeżeli chodzi o nieruchomości, żeby poszerzać wiedzę, ale też takich jakby osobowościowych, tak? Rozwój osobisty. No tutaj też mogę powiedzieć, że dlaczego te nieruchomości i jak ja otwierałam tą działalność. Ja też zanim tak jakby zaczęłam działalność w nieruchomościach, no to jak to ja, musiałam się przygotować teoretycznie, tak? Czyli dokumentację całą znałam, no ale też zrobiłam licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, żeby jak najlepiej przygotować się do tej pracy, bo nie lubię też podejmować
trakcie jakiegoś zadania, jak nie jestem do niego przygotowana. Więc musiałam znać całą teorię, żeby później to przekuć w praktykę. No ale dobrze, to dzięki temu teraz jak gdyby jesteś przygotowana do wykonania tego zawodu perfekcyjnie i dlatego, jak to się mówi, tą firmę cały czas rozwijasz. Tak, chociaż no wiadomo, zdarzają się różne sytuacje, różne case'y na rynku nieruchomości z różnymi nieruchomościami, natomiast no jestem po to, żeby to rozwiązywać, tak? I jeżeli klient widzi, że potrafię rozwiązać jego problem, to wtedy też mnie łatwiej poleca innym osobom. Super, no w takim razie wróćmy już, znamy już dobrze twoją historię, jak to się wszystko zaczęło i skąd właśnie taki zawód i taka firma, którą teraz prowadzisz. Ale jak teraz to wygląda z swoimi klientami, że kiedy klient, już pozyskujesz klienta do współpracy, tak, i on ma nieruchomość, to jest klient jednorazowy, on sprzedaje nieruchomość, czy to są raczej inwestorzy, którzy cały czas, jak to się mówi, te nieruchomości dostarczają tobie do sprzedaży? Znaczy do tej pory obsługiwałam i obsługuję przede wszystkim klienta indywidualnego, który chce sprzedać nieruchomość i na przykład zakupić kolejną, tak? Czyli bardziej od tej drugiej strony klienta poszukującego są klienci bardziej tacy jednorazowi, ale jeżeli tutaj tworzymy między sobą relacje, a tak jest w 90%, no to później ten klient, który ze mną sprzedawał, on mnie poleca dalej. Zdarza się tak, że czasami klient daje mi jakby na próbę nieruchomość do sprzedaży. Jak widzi, że dobrze wykonuje swoją pracę, no to daje mi kolejną. Ale nie są to inwestorzy, typowo inwestorzy, tak jak na dzień dzisiejszy, tak? Mamy od 2 lat, gdzie inwestorzy kupują nieruchomości na wynajem. Ja raczej obsługuję tych klientów, którzy poszukują te nieruchomości mieszkaniowe, takie typowo, które zaspokajają tą potrzebę mieszkaniową. Czyli raczej dla siebie. Raczej dla siebie, tak, dokładnie. Okej, a jak właśnie tutaj, jakie zmiany głównie wprowadziłaś w tym teraz ciężkim czasie, tak? Czyli podczas lockdownu i czy ten zawód wygląda dokładnie tak samo jak przed pandemią, czy raczej dużo zmian się pojawiło i dużo innych, że tak powiem, sposobów działania? Znaczy tak, jeżeli chodzi o sposób działania, no to od 2 lat mam taki sam, czyli pracuję na klientach z polecenia. I myślę, że jeżeli nie miałabym takiej swobody pracy, tylko telefony codziennie na ogłoszenia, które się pokazują na portalach ogłoszeniowych, no to mogłoby być ciężko. Natomiast no dzięki temu, że jednak pracuję na rekomendacjach, na poleceniach, chyba jakoś dobrze nam się udało przetrwać ten okres. Ale jak tak sposób działania, czyli nie wiem, jest teraz mniej się spotykacie, więcej nie online jest spotkań, czy takie zmiany jakieś zauważyłaś w tej branży, czy raczej takie zmiany nie były do tej pory potrzebne? Ja myślę, że ilu jest pośredników w obrocie nieruchomościami, to będzie tyle zdań odmiennych na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć tak, na pewno jest trochę mniej tych spotkań przez ten okres, taki maj-czerwiec, to w ogóle nie było tych spotkań. Zaczęło się znowu od lipca coś dziać. Teraz w miarę tak, no ja nie narzekam, natomiast no też się zdarzają takie sytuacje, że klienci kupujący, idziemy na prezentację wirtualnie, łączymy się na WhatsAppie i tak teraz właśnie będę kończyć taką transakcję, gdzie klienci zobaczyli nieruchomość online, byli w podróży poślubnej, pokazywałam im całą nieruchomość, okolice przez WhatsAppa, natomiast zdecydowali się, nie będąc na tej nieruchomości fizycznie, na to, że chcą kupić tą nieruchomość, przyjechali i powiedzieli: pani Katarzyno, to mieszkanie nawet lepiej wygląda niż to online, więc też się takie sprzedaże zdarzają online. Super. Tak. Kasia, czy zauważysz taką sytuację, że na przykład, że więcej osób teraz wyprowadza się z miast i jednak szuka swoich właśnie nieruchomości, swoich domów na obrzeżach bądź daleko gdzieś tam na perypetiach? Na pewno to zauważyliśmy w tej pierwszej części pandemii, czyli na wiosnę. Mój współpracownik ma w sprzedaży dość dużo działek, takich domków letniskowych na ten okres, co był, to miał dużo i zauważył, że jak przez ten okres jesienno-zimowy nikt nie dzwonił, tak ten okres letni, wiosenny miał mnóstwo telefonów i zapytań, a czy ma pan jeszcze jakieś inne domki letniskowe, a jeszcze jakąś inną działkę? Więc zauważyliśmy to, że kiedy osoby zostały jakby zamknięte w swoich mieszkaniach, często z rodzinami, a dalej musiały pracować, miały tą pracę zdalną,
to jednak szukały takiego wyjścia, tak, poza blok, poza mieszkanie i faktycznie ten rynek sprzedaży działek, małych domków czy domów bardzo się tak rozkręcił, powiedziałabym, nie tylko mieszkania. Natomiast jeżeli właśnie chodzi też o te domki letniskowe i te działki, to były robione badania właśnie kwiecień, maj i pokazało, że od 10 lat właśnie te zapytania, wyszukiwania w portalach internetowych, ogłoszeniowych wzrosło ponad 30-40%. Okay. Więc to był tak naprawdę pierwszy raz od kilkunastu lat najwyższy poziom zainteresowania takim rodzajem nieruchomości jak domki letniskowe czy takie działki rekreacyjne. Tak? Pytanie było zupełnie intuicyjne, ale trafiłem, mówiąc wprost, czyli coś się dzieje w tym segmencie, że jednak ludzie być może będą szukali właśnie takiej ucieczki poza miasto. Ale tu być może to jest pytanie do Twojego męża i na pewno ty je również zadam, ale z Twojej perspektywy, czy jest... Pojawiły się może jakieś, nie wiem, trudności, albo teraz, nie wiem, ciężej otrzymać finansowanie na nieruchomość, no bo powiedz sobie, że wiele razy pewnie z tym masz do czynienia, że ktoś kupuje mieszkanie, ale potrzebuje finansowania, tak? Więc jak to wygląda w obecnej sytuacji? W obecnej sytuacji jest lepiej niż na wiosnę, na pewno. Banki troszeczkę poluzowały swoje jakby procedury, natomiast w tym okresie wiosennym przede wszystkim było trudno. I na przykład, kiedy nasi klienci mieli zdolność na 800 tysięcy złotych, nagle się okazało za 2-3 tygodnie, że mają tylko na 450 tysięcy złotych. Po prostu banki wprowadziły pewne obostrzenia i było trudniej otrzymać kredyt, natomiast nasi klienci wszyscy otrzymali. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze, ale też miałam dość dużo transakcji gotówkowych. Tak. Nawet składaliśmy z klientami poszukującymi wnioski kredytowe, ale na ostatniej prostej przed samym aktem notarialnym powiedzieli, że zdobyli gotówkę i że nie chcą brać kredytu, tylko kupują nieruchomość za gotówkę. Tak, mieliśmy też możliwość porozmawiać chwilę przed nagraniem, że też działasz jak gdyby w organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, więc masz przekrój przez wiele branż, przez wiele biznesów. Więc na pewno to będzie jak gdyby ważne dla naszych widzów usłyszeć z Twojej perspektywy również, co Ty doradzałabyś, bo mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, co Ty doradzałabyś przedsiębiorcom, nie tylko branży nieruchomości, ale w ogóle, co oni powinni teraz robić, jak powinni działać, żeby te skutki kryzysu były po prostu jak najmniejsze? O, to bardzo trudne pytanie, bo ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, co ja robię, tak, albo co robiłam, natomiast no, znam przedsiębiorców z wielu branż, i przez ten okres jedne branże praktycznie są na zamknięciu, tak. Ponieważ no, ich branża była tak jakby na samym końcu potrzebna, ale są też branże, które się bardzo dobrze odnalazły w tej rzeczywistości covidowej, które mają więcej zleceń i które rozwijają jeszcze swoje firmy. No ja myślę, że przede wszystkim na dzień dzisiejszy no, musimy do tego podejść po pierwsze zadaniowo, i określić sobie cel, co chcemy tak naprawdę osiągnąć i do jakiego klienta chcemy trafić. Więc myślę, że to są takie dwie najważniejsze rzeczy. Trzecią rzeczą jest odwaga. Tak? Musi to być osoba odważna, żeby rozpoczynać tą działalność swoją. I na pewno będą rozpoczynały osoby, które też mają doświadczenie w danej branży albo mają świetny pomysł na biznes na dzień dzisiejszy. Natomiast no ważne jest poza wszystkim wsparcie. Wsparcie osób życzliwych, wsparcie czy najbliższej rodziny, czy partnerów biznesowych, czy osób, które działają w danej branży i które nam mogą podpowiedzieć, co można byłoby zrobić, żeby się utrzymać, żeby otworzyć działalność, ale również wsparcie, tak jak ja mam wsparcie wśród innych przedsiębiorców, ja też korzystam z ich doświadczenia biznesowego, bo są to niejednokrotnie firmy, które 20-30 lat na rynku istnieją i nawet w tej trudnej sytuacji, kiedy ich jakby główna gałąź działalności upadła totalnie, to szukają rozwiązań, czyli nie poddawać się. To jest chyba najważniejsze, żeby się nie poddawać i szukać nowych rozwiązań i nowych biznesów. Super, dziękuję Ci w ogóle za rozmowę, za to, że do nas przyszłaś.
Ale oczywiście do Państwa też się zwrócę, że jeśli Państwo macie nieruchomość do zbycia, bądź chcielibyście nabyć nieruchomość, bądź domek letniskowy, to piszcie pod tym filmem. Oczywiście Katarzyna w miarę możliwości postara się na wszystko Wam odpowiedzieć. Ale to jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Jeszcze nie? To jeszcze nie. Jeszcze dlatego, że teraz jakby do tej pory było łatwo, bo mówiliśmy o naszym doświadczeniu i tak dalej. Teraz nie wiem, co będzie wylosowane, mówiąc wprost, bo tutaj pytania od reżysera, to nawet nikt nie wie, co tam jest zapisane. Ale wylosuj jedno, zobaczymy, co przeczytamy. Ale mam zamknąć oczy? Czy... Możesz zamknąć oczy. Właśnie zamknij oczy i losuj. To jest kwiatek. Jakieś łatwe będzie pytanie, daj, proszę. Ja przeczytam. Stay czy stay? To jeszcze taki wybór tak jest? Taki wybór. A, tak jak trzymasz. Tak jak trzymasz. To drugie. Złośliwość. Dokończ zdanie. Chcę być zapamiętana za... Za uśmiech i profesjonalizm. Krótko i zwięźle i na temat, ale to jest ten konkret, którego się uczyłaś przez lata, mówiąc po bankowości w tym, i to rzeczywiście tak jest. Kasiu, dziękuję Ci bardzo dziękuję za to nasze bardzo. Spotkanie, ale tak jak też wspominałem wcześniej, że chciałbym, żeby nasz program trwał i kanał trwał jak najdłużej, więc jeśli chciałabyś kogoś zarekomendować do takiego wywiadu, to jest właśnie ten moment. Dobrze, to chciałabym zarekomendować mojego wspierającego męża, doradcę finansowego, czyli Pawła Suwalskiego, moją serdeczną koleżankę Annę Wilk oraz kolegę Marcina Łęczyckiego. Super. W takim razie całą trójkę będziemy chcieli tutaj zaprosić oczywiście, posłuchać o ich historii, posłuchać o ich biznesach, ale też posłuchać ich rad, co oni radzą przedsiębiorcom, aby czasy wróciły albo żyło nam się po prostu znowu lepiej. A czego można życzyć jeszcze Tobie oprócz tego, co już tutaj dzisiaj padało, miłe słowa, to co jeszcze można życzyć Tobie, Twojemu biznesowi? Dużo nieruchomości do sprzedaży i zadowolonych klientów. To w takim razie dużo sprzedających, dużo kupujących, jak tego życzę Ci ja, na pewno nasi widzowie, a również i Stamper. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Za dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo. Również dziękuję. No i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.